Dzień dobry. Witam Was ponownie bardzo serdecznie w Poradach z Podlady. Tym razem w ogóle w zupełnie innej scenerii, ponieważ jestem na urlopie. I myślałam, że obejdzie się bez nagrywania, ale niestety, słuchajcie, popełniłam straszną gafę, ponieważ zapomniałam MSM. Ponieważ w ogóle mojej torebki z lekami, tymi suplementami nie wzięłam, czyli ani DMSO, ani MSM, ani D3, po prostu nic. I cóż, po kilku dniach takiego upału ponad 40 stopni, za chwilę klimatyzacja, gdzie jest 18-20 stopni, basen, morze, no i wszystko swoje zrobiło. Dzisiaj nie spałam całą noc, po prawie 2 latach. Roku. Znowu przypomniało mi się, co to są bóle reumatyczne. Nie mogłam ruszyć lewym ramieniem i wszystkie paliczki u nóg. Po prostu byłam tak strasznie bolała, słuchajcie, że katastrofa. Oczywiście muszę się przyznać również do tego, że no cóż, zapomniałam o tym, że należy trzymać dietę. Pozwoliłam sobie na różność, jakie tylko, na słodycze, lody, szampana, wino. Oczywiście również nawet po 2 latach pierwszy raz robiłam frytki z keczupem. No i słuchajcie, przyrzekam, sama sobie winna, narobiłam sobie bigosu. Oczywiście dzisiaj od rana już szukałam i dzięki Bogu udało mi się znaleźć masażystów. Osoby, które jakby naprawiły moje ramię, mogę już robić taki ruch odwodzenia i przywodzenia, co po dzisiejszej nocy było niemożliwe. Nagrywam to po to, słuchajcie, żeby uprzedzić Was, że nie róbcie takich błędów jak ja, bo to się może skończyć katastrofalnie dla Waszego zdrowia, tak? Jednak udowodniłam sama sobie chyba, że mimo wszystko, obojętnie co się je, gdzie się jest i co się robi, zawsze trzeba pamiętać o tym, że jestem reumatyczką i nic tego nie zmieni. Po prostu muszę się pilnować z moją dietą, z moją siarką organiczną i z moimi rzeczami, minerałami, które biorę. No cóż, pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie z tego upału potwornego tutaj. I do następnego tygodnia. Trzymajcie się. Pa, pa.